Rosjanie są serdeczni, mili, fajni. Możesz się z nimi szybko zaprzyjaźnić, oni się otworzą przed tobą. To nie są, wiesz, Szwajcarzy albo Holendrzy, gdzie możesz mieszkać drzwi w drzwi przez 20 lat i się nigdy nie odwiedzić nawzajem. E, tylko czar pryska, jak sobie porozmawiasz o polityce zagranicznej albo o tym, że Polska to w ogóle jest jakiś taki osobny państwo, które ma prawo decydować o sobie. I wtedy nagle się okazuje, że ten przemiły, serdeczny Rosjanin jest po prostu w głębi duszy, on tylko po prostu zakłada, że ty jesteś takim dobrym Polakiem, fajnym, takim, który rozumie, że Uniwersytet Warszawski to car założył. To, że ten car tutaj jakby nie do końca miał prawo cokolwiek zakładać, to, 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 to już jakby im umyka, tak? to są te takie szczegóły, bo problem polega na tym, że w głowie Rosjanina pobrzmiewają cały czas program WRIEMIA. WRIEMIA, czyli takie czyli dziennik telewizyjny, odpowiednik dziennika telewizyjnego. To cały czas tam brzmi.